Hej, z tej strony Łukasz Skałba, komórkomania.pl. Niedawno do moich rąk trafił telefon Alcatel Pop 4S. Być może ta nazwa nic wam nie mówi, no i w pewnym stopniu jest to zrozumiałe, bo ten telefon nie jest jeszcze dostępny na naszym rynku. Ale wkrótce już będzie, a więc z tego właśnie powodu postanowiłem przygotować dla was krótką jego prezentację. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od designu. Tylna obudowa jest wykonana co prawda z tworzywa sztucznego, ale z daleka wygląda jakby była wykonana z metalu. Przód telefonu to z kolei duży, bo aż 5,5-calowy ekran, o którym więcej powiem za chwilę. Najpierw chciałbym się skupić na tym, co znajduje się pod tym ekranem, a mianowicie na skanerze odcisków palca. Wśród flagowców co prawda jest to cecha już popularna, ale w telefonie za niespełna 900 zł, no powiem szczerze, że jestem zaskoczony. A wracając do samego ekranu, ma on przekątną 5,5 cali i rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Oferuje na pierwszy rzut oka całkiem przyjemnie odwzorowane kolory, no i dobre kąty widzenia. Co do aparatów. Matryca tylnego ma 13 megapikseli, a przedniego 5. Ciekawiej robi się jednak, gdy spojrzymy na fotograficzne dodatki. Z tyłu mamy podwójną diodę doświetlającą oraz system ustawiania ostrości, który według Alcatela potrzebuje na to tylko 0,3 sekundy. Diodę doświetlającą znajdziemy również, co ciekawe, z przodu, więc możemy robić selfie w gorszych warunkach oświetleniowych. Sercem smartfona jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P10. Towarzyszą mu 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci na dane. Od razu po wyjęciu z pudełka otrzymamy Androida 6.0 Marshmallow. Warto również wspomnieć o nakładce, która go przykrywa, gdyż oferuje ona kilka ciekawych i rzadko spotykanych funkcji. Fajnie prezentuje się na przykład funkcja dopasowywania kolorystyki interfejsu do naszego otoczenia. Polega to na tym, że najpierw robimy aparatem smartfona zdjęcie jakiejś rzeczy i wtedy smartfon wykrywa, jaki kolor dominuje na tym zdjęciu. No i dopasowuje cały interfejs, ikony, kolorystykę, tapetę właśnie do tego koloru. Ciekawie wygląda również aplikacja muzyki, która pozwoli nam na wcielenie się w rolę DJ-a. I mamy tutaj dwa tryby. Jeden ręczny, który pozwala na miksowanie utworów całkowicie manualnie, oraz automatyczny, który jest równie fajny, bo po prostu smartfon przeszukuje całą bibliotekę plików muzycznych i sam wszystko dopasowuje i robi fajne przejścia. Warto jeszcze wspomnieć o takich drobiazgach jak wybudzanie i usypianie podwójnym tapnięciem, czy też harmonogram włączania i wyłączania. Budzik zadzwoni nawet, gdy smartfona wcześniej wyłączymy. Wszystkie te software'owe funkcje, całe to oprogramowanie jest dostępne również w tańszych przedstawicielach linii POP 4. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym, że głośniczek ma moc 3,6 W i gra naprawdę głośno. I o tym, że smartfon wspiera technologię szybkiego ładowania. To wszystko o cenie 900 zł. Do usłyszenia.